Leszek Biały urodził się w roku 1186 lub rok później, w 1187. Był trzecim albo czwartym synem księcia zwierzchniego Polski, Kazimierza II Sprawiedliwego oraz księżniczki znajomejskiej Heleny. Po śmierci ojca w maju 1194 roku otrzymał ziemię krakowską i sandomierską, a jego brat Konrad Mazowsze z Kujawami. Miał wówczas 8 albo 7 lat. Opiekę nad nim do czasu pełnoletności mieli sprawować wspólnie matka Helena oraz wojewoda krakowski Mikołaj i biskup krakowski Pełka. Jednak już w 1195 roku po raz kolejny o władzę nad Krakowem upomniał się Mieszko III Stary, jedyny żyjący syn Bolesława Krzywoustek, najstarszy przedstawiciel dynastii Piastów, zgodnie z zasadą senioratu. To on powinien być zwierzchnim księciem Polski. Wojska Mieszka wkroczyły na ziemię sandomierską i doszło do krwawej bitwy nad rzeką Mozgawą. Bitwa właściwie była nierozstrzygnięta, ale straty, jakie poniósł w jej wyniku Mieszko, były na tyle duże, że musiał wycofać się z Małopolski. W 1198 roku Leszek Biały udzielił poparcia Romanowi w jego walce o władzę w Haliczu. W tym samym roku, na skutek tarć politycznych w Małopolsce, jego matka, księżna Helena, zdecydowała się poprzeć Mieszka Starego w staraniach o tron krakowski. W wyniku układu z księciem wielkopolskim wraz z bratem utrzymali Mazowsze oraz Sandomierskie. Mieszko Stary umarł w 1202 roku. Wtedy władzę nad Krakowem przejęło rycerstwo krakowskie. Na jego czele stał wojewoda krakowski Mikołaj. I on ofiarował Leszkowi Białemu tron w Krakowie, ale postawił warunek odsunięcia swojego najbliższego doradcy Goworka. Goworek zgłosił gotowość ustąpienia zajmowanych stanowisk, ale Leszek Biały odmówił jakichkolwiek układów. Kiedy umarł, wojewoda Mikołaj objął tron w Krakowie. Goworek w 1206 roku został przez niego mianowany kaszelanem krakowskim. W 1205 roku Leszek Biały z bratem Konradem Mazowieckim przeciwstawili się wyprawie Romana, księcia halickiego, i pokonali go w bitwie pod Zawichostem. Leszek Biały prowadził aktywną politykę na pograniczu małopolsko-ruskim. Zaangażował się po stronie Daniela, syna księcia Romana, a potem współpracował na tym polu z węgierskim królem Andrzejem i jego synem, a swoim zięciem Kolomanem. Jednak zabiegi te nie przyniosły jakichś znaczących rezultatów. W 1211 roku zawarł układ z księciem Danielem, w którym zrzekł się wszelkich niewielkich zresztą nabytków ruskich. W 1224 roku po raz kolejny wrócił do prób podboju Rusi, ale i tym razem jego zabiegi okazały się nieudane. Czasy, w których żył Leszek Biały, to czasy największej potęgi papiestwa. Papież Innocenty III początkowo uznał Leszka Białego władcą dziedzicznym dzielnicy krakowskiej. Jednak w 1210 roku zmienił zdanie i stwierdził, że dalej obowiązuje zasada senioratu. Wykorzystał to najstarszy ówczesny członek dynastii, książę opolsko-raciborski Mieszko Plątonogi, który na kilka miesięcy opanował tron krakowski. Ale były to rządy przejściowe. Leszek Biały jako władca Małopolski dbał o rozwój gospodarczy swojej dzielnicy. Opierał osadnictwo wiejskie na prawie niemieckim. Nadawał liczne przywileje targowe, co stanowiło wstępny etap rozwoju sieci miejskiej w Małopolsce. W 1207 roku zrezygnował z prawa nominacji biskupów i doszło wówczas do diecezji krakowskiej, do pierwszego kanonicznego wyboru biskupa przez kapitułę. Został nim mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem, autor słynnej kroniki Polski. W 1210 roku Leszek Biały uczestniczył w zjeździe w Bożykowej, na którym Kościół w Polsce otrzymał szerokie uprawnienia sądownicze. Cieszący się jego poparciem biskup krakowski Iwo Odrowąż podjął reformy kościelne oraz rozbudowę sieci parafialnej. Leszek Biały wspierał też przywilejami założone bądź związane z jego ojcem placówki kościelne. Liczne nadania otrzymali m.in. cystersi z Sulejowa i Jędrzejowa, bożogrobcy z Miechowa. Leszek Biały ożenił się z Grzymisławą, księżniczką łódzką, córką księcia Ingwara. Doczekał się z tego małżeństwa syna Bolesława
który później zyskał przydomek Wstydliwy, miał również córkę Salomę, którą wydał za króla halickiego Kolomana. Leszek Biały starał się odbudować znaczenie władzy zwierzchniej. Nawiązał współpracę z Henrykiem I Brodatym i Władysławem Laskonogim. Dzięki staraniom biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża uzyskał poparcie papieża i potrafił utrzymać zwierzchnictwo nad Pomorzem Gdańskim. Uczestniczył w wyprawach krzyżowych przeciwko Prusom. Zawarł tajny układ z Władysławem Laskonogim, na mocy którego w momencie śmierci jednego z nich drugi miał dziedziczyć jego dzielnicę. Ten układ uwikłał go w konflikt z Władysławem Odonicem, bratankiem Laskonogiego oraz jego szwagrem, Świętopełkiem Pomorskim. Kiedy Henryk Brodaty i Leszek Biały przygotowywali się do wyprawy na Pomorze, zaskoczył ich znienacka Świętopełk. Gdy nastąpił atak, Leszek z Henrykiem przebywali w łaźni. Henryk uratował się dzięki poświęceniu rycerza, peregryna z Isenburga. Leszek Biały zdołał dosiąść konia i rozpoczął ucieczkę w kierunku wsi Marcinkowo. Tam niestety napastnicy dogonili go i zamordowali. Stało się to 24 listopada 1227 roku. Leszek Biały został pochowany w katedrze wawelskiej. Jednak kiedy będziemy na Wawelu, nie znajdziemy jego grobu. Jego grobowiec uległ bowiem zniszczeniu podczas budowy nowego kościoła, w czasie gdy biskupem krakowskim był Nankier. Profesor Henryk Samsonowicz tak oceniał rządy Leszka Białego. Można znaleźć w nim więcej dobrych niż złych cech. Sprawa z Goworkiem świadczy jego szlachetnym sercu. Młodzieńczy udział w wyprawach wojennych, o odwadze, otaczanie się ludźmi wykształconymi, o rozsądku. Horyzontami na pewno przewyższał wielu późniejszych władców. Fundament przyszłej polityki książąt krakowskich, przymierze z Węgrami, został ostatecznie położony za jego panowania. Był władcą, któremu nie udało się zrealizować swoich planów, władcą, który zginął za wcześnie.